Trzech nierozłącznych kupi, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Spejson, mięśnie, Wojtas, prawo jazdy and polonez, falo, mózg. Jeszcze raz. Kolego! Co jest kurwa raz, dwa, trzy? Ty cieśla kolejka do flipera jest. Nie widzę. Ta, a ja to co? Gówno co? Raz, dwa, trzy. Chcesz grać jeszcze raz? To wypadł na koniec kolejki. Teraz moja kolej. Ta? To patera. O ty! Legia Warszawa to najlepszy klub! No i sam tego chciałeś. Dlatego zawsze przed każdą randką należy zwalić konia. Aha. Ty no właśnie, bo nigdy nie wiem, czym się różni walenie konia od walenia gruchy. No gruchy wali wegetarianin, a konia ten, co lubi zwierzęta. Chyba. Albo odwrotnie. Solo przy fliperach! 200, 250, 260, 270... A nie, kurwa, to 50. Od nowa. Szefie, szefie! Znów się biją! Co? No wszystko przez to, że wchodzą w ołowiu sportowym, bo nie ma selekcji na bramce jak kiedyś. Jak masz monitoring, to zwolnij ochroniarza. Po co podwójnie bolić za to samo? To samo, kurwa mać. Co z tego, że widzę, że mi się patola do klubu schodzi? Ma się nie schodzić. Który baran mi doradził zwolnić ochroniarza? Jego też zwalniam. Nikt, szef sam to wymyślił. No to zwalniam siebie. I od razu zatrudniam razem z nowym ochroniarzem. Daj ogłoszenie gdzie trzeba. O, jest pompa! Co to? O kurde, praca marzeń! Dzwoniłem do Spejsona i nie odebrał, to pewnie będzie odzwaniał, to chcę słyszeć. Nie odbiera, bo w robocie jest. To on ma robotę? No, nie uwierzysz gdzie. Stop! Obuwie. Co obuwie? Sportowe? Nie. A, no to zapraszamy oczywiście do środeczka. Wjazd gratis. Proszę, proszę. Spejson cieciuje w speluno. Myślałem, że mnie Wojtas wkręca i nawet się założyliśmy. O właśnie, Wojtas, ten zakład to nie był na serio, nie? Co nie był? A jak ty byś wygrał, to by był, tak? Tankujesz szerszenia i to za 2 dychy. Dobra, luz, tankuję. Najwyżej od Spejsona pożyczę, bo on teraz przy kasie będzie. Ile wyciągasz na bramce? Ze 600 na godzinę? Nie no, bez przesady. 4,50. Ale szef obiecał, że jak się sprawdzę, to będzie równe 4. No to gratulacje. Dobra, pilnuj sobie, a my sięgniemy po piwerku. Chodź, Wojtas. Stop! Niestety, panowie, do klubu nie wejdziecie. Co? Niby czemu? Przepis mam tylko jeden, ale muszę go pilnować. Wszystko jedno kto, nawet sam papież, jak przyjdzie w adikach, nie wpuszczę. Tobie te sterydy już całkiem we łbie pojebały. Posuń się, wchodzimy. Co za lamus, jeszcze kurwa jak on do nas mówi. Proszę państwa, nie wejdziecie, bo tenisówki macie. Przecież to taka sama menda jak Rudy. Nie, Rudy by chyba tak mocno nie przyjebał. Kurde, chyba coś mi pękło, bo takie chrupnięcie w ryju było. O, idzie, zdrajca. KWDP ochronie! Dajcie spokój, ziomeczki, już mnie wyjebali. Jednego dnia jesteś kimś, robisz karierę, świat leży u twych stóp, jak zezgonowany na imprezie walu. I nagle, jep, koniec, lądujesz na bruku. Macie po dziku, na zgodę. O kurna, dzięki, ty nie chcesz mnie jeszcze raz jebnąć? A tak w ogóle to dlaczego cię wyjebali? Szkoda gadać. No mów! No bo ten, szef przyszedł w obowiązku sportowym. No a dalej? To się możecie domyśleć.